Bielsku-Białej na ścianie budynku przy ulicy Piastów Śląskich 10 powstał wielkoformatowy mural. Autorem realizacji jest duet artystyczny Oli Munsta, który tworzą Naza del Rosa i Juan Rico, hiszpańscy artyści i projektanci. Ich kariera rozpoczęła się od cyklu wystaw w całej Hiszpanii, na których prezentowane były obrazy obojga artystów podejmujące tematykę koncepcji piękna wśród tubylczych plemion i kultur na całym świecie. Inicjatorem powstania muralu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha w Bielsku-Białej. Koordynatorem merytorycznym prac artystycznych i partnerem realizacji Galeria Bielska BWA. Idea jakby i początek tego muralu wzięła się właściwie od kontaktu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Strzecha, która jest właścicielem tego budynku. Chcieli coś fajnego stworzyć w tym miejscu, w tej przestrzeni, w pobliżu placu zabaw dla dzieci, tak? Ubarwić nieco tę przestrzeń, dość ponurą. Zaproponowali ten bardzo ciekawy architektonicznie budynek, który jest starą kotłownią. I my jako Galeria Bielska BWA zaprosiliśmy artystów, którzy 5 lat temu byli już u nas w Bielsku-Białej podczas rezydencji artystycznych, którzy bardzo chętnie na nasze zaproszenie przyjechali. Tematem bielskiego muralu przy ulicy Piastów Śląskich jest kultura górali beskidzkich przetworzona poprzez kolorową ilustracyjną stylistykę. Zaproponowali tutaj na ścianie taką kolorową ilustrację, postać przedstawiającą właściwie nasz rodzimy tutaj folklor beskidzki, tak? Bo jest to postać góralki, ale przetworzona właśnie w tym ich charakterystycznym takim ilustracyjnym stylu o intensywnych barwach, intensywnych kolorach troszeczkę takich elementach nawiązujących do popkultury, do kultury graffiti również. We are happy with the final result. Jesteśmy zadowoleni z końcowego efektu. Zwykle wykorzystujemy folklor i elementy kultury z poszczególnych miejsc. W tym przypadku wybraliśmy kobietę z kwiatami, ponieważ elementy natury także często wykorzystujemy w naszych pracach. Także jestem zadowolony z pracy. Moim zadaniem było stworzenie napisów, w tym także polskich. Najważniejszy jest napis Back to the Roots, powrót do korzeni. Jest ważny też dlatego, ponieważ byliśmy tu już kiedyś jako artyści. Więc oznacza to, że jesteśmy tu znowu. Powróciliśmy do miejsca, gdzie tak naprawdę zaczęła się nasza kariera. Zwróćmy uwagę, że dziewczyna wygląda, jakby w rękach miała pewną energię. Ma to reprezentować siłę tradycyjnej kultury, która oddziałowuje na ludzi, głównie na tych, którzy starają się ją podtrzymywać. Stąd także bierze się napis Back to the Roots. Prace nad muralem rozpoczęły się w poniedziałek. Zakończenie planowano na niedzielę 18 czerwca. Niestety deszcz i wiatr przeszkodziły w ukończeniu muralu w terminie. Na szczęście od dzisiaj dzieło można już podziwiać w pełnej krasie.